Cześć, witam was w kolejnym odcinku serii, który teraz zmienia swój silnik z Unreal Engine 4 na wersję 5. I na samym początku pokażę, jakie zostały wprowadzone różnice odnośnie sterowania. Wersja 5.0 oraz 4 miała stary sposób sterowania, który był wystarczający, ale ponieważ zmieniają się i konsole, i sterowniki do gry, i komputery, został on nieco zmieniony na trochę doskonalszy. Jak zobaczycie w wersji 5.1 i nowszej, powstał nowy katalog, w którym mamy zbiór sterowania z przypisanymi klawiszami oraz kilka podstawowych elementów obsługujących konkretne zadanie dla gracza, czyli na przykład poruszanie się, skakanie, poruszanie się kamerą. Wejdźmy do blueprinta gracza. Zobaczycie, że podstawową zmianą są czerwone klocki, które uruchamiają konkretne zadania. Są zupełnie inne niż wcześniej, ponieważ właśnie to zostało zmienione, a przez to w trochę mniej klocków trzeba, aby wykonywał gracz to samo, co było wcześniej. Po prostu można wykorzystać to nieco lepiej. Ok, pokażę wersję 5.0, która ma podobne sterowanie jak wersja 4, abyście zrozumieli, dlaczego zostało to zmienione i o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli wejdziemy do blueprinta gracza, zobaczycie, że czerwone klocki są tu zupełnie inne, a też pozostałe klocki są w większej liczbie, ponieważ tak to tego to wymagało. Tutaj natomiast będzie to bardziej uniwersalne, jeżeli to zmienimy. Zobaczcie, mamy tutaj sterowanie, jeżeli chodzi o gamepada, sterowanie do przodu i na boki, a także ruch kamerą. Ok. Aby zmienić sterowanie w tej wersji 5.0, w 5.1 już tego nie trzeba robić i kolejnej. Tutaj natomiast trzeba uruchomić plugin, który umożliwia rozszerzenie sterowania. Wpisujemy tutaj, żeby go znaleźć szybciej, jego nazwę i włączamy. Aby był aktywny, to jest wersja beta. Teraz już jest wersja lepsza, ale nieważne. Wydawcą jest Epic, więc wtyczka jest dosyć bezpieczna. Aby była aktywna, trzeba uruchomić ponownie silnik, no i wtedy już wtyczka jest aktywna i można jej wykorzystywać. Zacznijmy od tego, że wejdziemy do Project Settings w menu Edit, żeby pokazać, jak się zmienia sterowanie. Sterowanie jest w Engine, w sekcji Engine Input, ponieważ tam zawsze ustawialiśmy Action Mapping i Axis Mapping, o ile robiliście to i pamiętacie. Jest na górze i pozostaje dalej, ale teraz nie będziemy tego wykorzystywać, bo od teraz wykorzystujemy Enhance Input. Jak widzicie, mamy tutaj sterowanie Action Mapping, czyli na przykład skakanie, kłócanie, i Axis Mapping, czyli gałka analogowa, czyli poruszanie się do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, ewentualnie poruszanie kamerą lub kierunkiem gracza. Ok, to jednak zostanie zmienione i przechodzimy na sam dół. I tutaj zmieniamy w default class, input class, zmieniamy ustawienie na enhanced player input oraz kolejną kolumnę też, kolejny wiersz, zmieniamy na enhanced input component. Ok. Teraz wszystko, co tutaj robiliśmy, będzie robione gdzie indziej. Już nie będziemy modyfikować Axis Mapping i Action Mapping, tylko będziemy go tworzyć w zupełnie innym miejscu, co pozwala na przykład na szybką zmianę klawiszy, jeżeli chcemy to zrobić w grze. Ale żeby wszystko było w miarę porządku, stwórzmy nowy katalog, w którym wykonamy te elementy. Wejdźmy do środka. Tutaj zaczniemy od tworzenia nowych elementów input. Zaczniemy od input action. Odnosi się to do sterowania graczem, czyli wybieramy klawisze, a także cechę lub działanie, które gracz będzie wykonywał. Stworzę trzy działania. Pierwsze to będzie skok, który jest najczęściej dostępny w grze. Oczywiście kłócanie też może być, ale tutaj tylko skok. Ruch do przodu, do tyłu, w prawo i w lewo graczem. A ponieważ to jest wersja widoczna w perspektywie trzeciej osoby, dodam jeszcze ruch kamerą, który też ułatwi sterowanie graczem. Czyli nie zmienię mechaniki, która domyślnie jest w tym template'cie, ale zmodyfikuję ją na nowy rozdział. Ok.
Zacznijmy od tego, że wchodzimy do skoku i zobaczmy, że zmienna, która decyduje o skoku, to jest bull, czyli true skacze i false, czyli nie skacze, bo znajduje się na ziemi. Jeżeli chodzi natomiast na poruszanie się, w poruszaniu nie ma porusza się lub nie, tylko porusza się, ale w którą stronę? Według 2D, czyli X oraz Y, bo w tą stronę będzie się poruszał gracz. Więc zmieniamy bulla na wektor 2D. Podobnie robimy to z kamerą, bo kamera też porusza się w konkretny sposób, więc też zgodnie z dwiema osiami. W sumie to będzie się poruszać tak jakby w trzech wymiarach, ale w oparciu o dwie osie. Ok. Stwórzmy też element zbiorczy, który będzie przypisywał klawisze do konkretnych działań. Działania już są wykonane, ale są jakby oddzielnym elementem. Teraz tutaj możemy je dodać jako elementy składowe całego ruchu gracza. Czyli zacznijmy od na przykład najprostszego, czyli wybierzmy tutaj odpowiednią nazwę elementu, który odpowiada za skok, czyli skok action. Nazwałem to action, ponieważ tak samo nazwano to w stałym sterowaniu, abyście wiedzieli, czym się różni akcja, a czym się różni actions, czyli oś. Czyli sterowanie w true lub false, no i sterowanie poprzez wychylenie gałki. Ok, dodamy też od razu też ruch. Ok, i przypiszemy klawiszy W, ale pamiętajcie, że ruch to jest W oraz S, a także A i D. Czyli trzeba wpisać te wszystkie klawisze, które będziemy wykorzystywać. Oczywiście możecie tutaj dodać pad. Ja to robię tak, aby było najszybciej i można było przetestować to na klawiaturze. Jednakże tu są podstawowe zmiany. A i D. A to jest ruch w lewo, czyli przeciwny do domyślnego ruchu, czyli w prawo. A więc trzeba dodać pewien modyfikator, który będzie negował ten ruch, a więc będzie mnożył tak jakby razy minus 1, czyli będzie to ruch w stronę przeciwną niż D. Podobnie działa S i W. W to jest ruch do przodu, natomiast S do tyłu. Ale tutaj jeszcze trzeba dodać pewien modyfikator również do W, żeby brał pod uwagę inną oś niż bierze A oraz D. A więc swizzle input axis values dodajemy. Natomiast S poza tym modyfikatorem, który ma W, musi też mieć negację. Czyli tworzymy dwa modyfikatory. Najpierw swizzle R input axis value oraz negate, aby zanegowało jego ruch, czyli tak jakby pomnożyło razy minus 1. Oczywiście zależy, jak wychylimy gałkę, ale to zawsze będzie ujemne, jeżeli idzie od zera w lewo. Ok, dodajmy jeszcze ruch kamery. Tutaj będzie to łatwiejsze, bo przekażę ten ruch do myszki, więc myszka będzie jakby zarządzać tymi dwiema osiami, więc nie za bardzo musimy. Ale jak pamiętacie, symulatory lotu najczęściej mają odwróconą myszkę, bo tak jest domyślnie. Dlatego musimy zanegować wszystko, co myszka podaje, ponieważ w przeciwnym razie będziemy ciągnąć do siebie, a kamera będzie się wznosić. Natomiast my jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innego sterowania myszką w grach, bo zostało to zmienione, jak i już nie tworzono symulatorów lotu. Ok, to jest wszystko, co tutaj musimy zrobić. To są na razie elementy potrzebne do sterowania. Do tego momentu na razie gracz steruje normalnie, czyli chodzi przy pomocy starych mechanik. Wejdźmy do środka, zmodyfikujemy je i trochę zoptymalizujemy. Przechodzimy do event grafa, ponieważ tutaj dokładnie będziemy dokonywać zmian. Ale zanim dokonamy podstawowej zmiany ruchu, należy wprowadzić zmianę sterowania. Czyli korzystamy z klocka uruchamiającego event possessed i z niego wyciągamy nowe klocki. Czyli na przykład odnosimy się do player controllera. OK. Łączymy object z new controller, ponieważ będzie to nowy sposób kontrolowania gracza. No i teraz właśnie dodamy to, co jest najistotniejsze, czyli enhanced. Najlepiej wpisać co innego, żeby szybciej się do tego dostać. OK. Wybijamy ten klocek. No i zmieniamy wszystko. Czyli dodajemy kolejny klocek, który będzie wykorzystywał enhanced input local player subsystem, czyli add mapping content. OK. Łączymy to z klockiem i teraz możemy już zmienić działania podstawowych mechanik, które tutaj w blueprincie są.
Jeszcze musimy wybrać nasz zbiór mapowania klawiszy, który wykonaliśmy, i to w sumie wszystko tutaj. To musi być jako na samym początku, bo inaczej nie będzie to działać. Łatwiej mi też zaznaczyć wszystko, nacisnąć literę C na klawiaturze, żeby stworzyć komentarz do tych klocków i je jakoś ładnie ułożyć, żeby łatwo też znaleźć i zgrupować je w całość. Łatwiej też je przenosić. Ok, zacznijmy od najprostszego, czyli tak jak tworzyliśmy najprostszy ruch, a więc skakanie. Skakanie wykorzystuje tutaj dwa elementy, czyli dotknięcie ekranu, jeżeli to jest gra mobilna, oraz skok poprzez konkretne przyciski. W naszym przypadku to jest spacebar, czyli spacja. Wyrzucę. Jak widzicie jednak, w starym sterowaniu action mapping jest pressed i released. Chodzi o wciśnięcie i puszczenie przycisku. Teraz to będzie triggered, a więc wciśnięcie przycisku, oraz completed, gdy przycisk nie jest już wciśnięty. Można zastąpić ten stary klocek nowym, a ponieważ tutaj też może być sterowanie do mobilnych gier, no to nie potrzebujemy oddzielnego systemu do tych gier mobilnych. Ten klocek też możemy wyrzucić, bo teraz już za sterowanie skakaniem będzie odpowiadać nasz nowy element, który jest w innym katalogu w inputcie. I łatwiej też można zmienić, jeżeli chodzi o sterowanie, literę, pod którą jest. Ok, mamy tutaj moved right i left, czyli ruszanie w prawo i w lewo, oraz forward i backward. Forward, czyli przód, jest jako pierwsze, bo to jest dodatnie. Backward jest ujemne, czyli do tyłu. W prawo jest dodatnie, w lewo jest ujemne. Jednakże, jak widzicie, tutaj mamy axis value, czyli wychylenie gałki analogowej. Tutaj natomiast mamy action value, który gdy rozbijemy na fragmenty, otrzymamy dwie osie. Bo forward to jest oś Y, przód i tył, góra, dół. Natomiast prawo i lewo to jest oś X, więc możemy przy pomocy jednego klocka sterować oboma zachowaniami, czyli i ruszaniem w przód, i ruszaniem na boki. Zaznaczamy w taki sposób. Teraz możemy wyrzucić klocki forward i move right, ale zanim jeszcze to zrobimy, po prostu połączmy tak, jak powinno być wykonane. Triggered służy do tego, że gdy zmienia się wychylenie gałki, no to jest tak jakby wciśnięta, tak jakby została zmieniona jej wartość, więc połączmy to. I tutaj jest właśnie optymalizacja, bo nie musimy tworzyć dwóch mechanik oddzielnych, dwóch funkcji, które analizują ruch do przodu i w prawo, bo w sumie tak naprawdę sterujemy wtedy jedną gałką analogową, więc wystarczy w zupełności jeden klocek, który to wyzwala, bo możemy zawsze iść pod kątem, czyli obie osie są brane pod uwagę. Ok, podobnie mamy, jeżeli chodzi o ruch kamerą, bo to też zmieniliśmy. Jak widzicie, mamy tutaj ruch góra-dół oraz prawo-lewo. Mamy też po raz kolejny to powtórzone, bo jedno odnosi się do myszki, drugie natomiast do gamepada. Ponieważ jest to identyczne i gamepad może działać jako myszka, jeżeli go wprowadzimy do Enhanced Input, wystarczy, że wykorzystamy tylko to. Czyli w tym przypadku wykorzystujemy nowy element Camera Axis, który stworzyłem, czyli sterowanie przy pomocy myszki. No i wyrzucamy niepotrzebne elementy. Tutaj podobnie możemy wykorzystywać obie osie jednocześnie, a nie każdą z osobna, która może odpowiadać za konkretny ruch, konkretną rotację kamery, bo kamera jest przyczepiona do gracza, natomiast rotacja wykonywana jest wokół niego. Wybieramy action value X i dodajemy do Yo, bo akurat tak to jest lepiej. No i Y dajemy do pitcha. Czyli nie ma tutaj rolowania, czyli nie ma X-a, ale jest Y i Z. Z to jest Yo, natomiast Y to jest pitch. No ale w tym przypadku łączy się to w taki sposób. No i pamiętajmy, możemy połączyć triggera z Yo-em albo z pitchem, nie ma to znaczenia. Ważne, żeby były połączone oba elementy. To możemy przenieść na środek, żeby ładnie to wyglądało. W taki sposób zoptymalizowaliśmy sterowanie do najnowszej wersji. I tak właśnie najnowsza wersja działa. Skompilujmy i uruchomimy teraz sterowanie w stary sposób. Nic się tutaj nie zmieniło, wygląda to tak samo, ale jest bardziej przystosowane do nowych wersji sterowania i od teraz będzie to właśnie używane w nowej wersji silnika oraz kolejnych, pewnie przez całą wersję 5.